Minął kolejny tydzień, pora zatem na nowe wydanie Studia Grupy Orlen. Grzegorz Szałkowski, dzień dobry, zapraszam na nasz program informacyjny. Oto najważniejsze tematy, o których będziemy dziś mówić. Branżowe debaty i dyskusje oraz nagrody. Program Orlen dla Płocka, spotkanie z mistrzem. Święta Wojna, czyli mecz w Kielcach. Polska Izba Przemysłu Chemicznego zorganizowała konferencję, podczas której dyskutowano na temat udziału tzw. polskiej chemii w rozwoju polskiej gospodarki. Główną ideą konferencji było znalezienie odpowiedzi na pytania, jak skutecznie i wielopłaszczyznowo budować konkurencyjność sektora. Spotkanie było zorganizowane w Warszawie w Digital Knowledge Village. W konferencji wzięli udział eksperci z najważniejszych spółek branży chemicznej w Polsce oraz krajowej administracji. Jedną z osób otwierających spotkanie był członek zarządu Orlenu odpowiadający za kwestie rozwoju Zbigniew Leszczyński. Wziął też udział w debacie w jednym z bloków tematycznych, który dotyczył konkurencyjności w biznesie. Żeby zwiększać przewagę konkurencyjną, należy podejmować szybkie i odważne decyzje biznesowe, które powodują, że możemy oferować naszym klientom produkty jeszcze bardziej wyspecjalizowane, z wysoką marżą, takie, które są dopasowane do potrzeb naszych klientów. Kolejna rzecz, która również może zwiększać naszą konkurencyjność, to jest mądra legislacja. I tu jestem absolutnie spokojny, bo podczas dzisiejszej debaty usłyszeliśmy bardzo wiele zapowiedzi, które jakby dają jakby przekonanie i wiarę w to, że w przyszłości legislacja będzie, tak jak to jest robione w ostatnim czasie, procedowana w taki sposób, aby polski przemysł chemiczny, polska gospodarka, a z nią również PKN Orlen rozwijały się dalej dynamicznie i były konkurencyjne w Polsce, w regionie i w świecie. Konkurencyjność i przewagę rynkową buduje się również w oparciu o mocną współpracę ze światem nauki. Nie pozostaje to bez wpływu na decyzje zapadające w koncernie dotyczące rozwoju firmy. Nasza współpraca z światem nauki będzie jeszcze bardziej ścisła i liczymy na to, że będziemy w stanie w przyszłości wypracować nowoczesne technologie, które będziemy mogli wykorzystać w naszym zakładzie produkcyjnym. Dziś bez dobrego centrum badawczo-rozwojowego w żadnej branży nie ma szans na rozwój. Dlatego, bo największe firmy światowe przeznaczają bardzo duże środki na R&D, wypracowują nowoczesne technologie i tymi nowoczesnymi technologiami nie dzielą się z konkurencją. Czyli dziś jedynym sposobem na pozyskanie naprawdę nowoczesnych i wyspecjalizowanych technologii jest nowoczesne centrum badawczo-rozwojowe, bardzo dobre wsparcie świata nauki i to może dawać w przyszłości tą przewagę konkurencyjną, na którą właśnie liczymy i wierzymy w to, że tak będzie w przypadku PKN Orlen. Konferencja była inauguracją tegorocznych wydarzeń w ramach kampanii Polska Chemia, która jest jednym z najważniejszych projektów Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. Partnerem strategicznym kampanii jest PKN Orlen. Pozostajemy przy wątku dyskusji i debat, tym razem jednak nie o przemyśle chemicznym, a o finansach będzie mowa. Pamiętają Państwo program dla akcjonariuszy indywidualnych pod nazwą Orlen w portfelu? To nasz autorski projekt, który teraz został nagrodzony przez inwestorów i między innymi o tym programie dyskutowano podczas konferencji Izby Domów Maklerskich w Bukowinie. Podczas uroczystej gali zostały ogłoszone wyniki badania relacji inwestorskich w spółkach z WIG30. Za najlepsze według inwestorów indywidualnych czytelników parkietu zostały uznane te w PKN Orlen. Nagrodę wręczą m.in. minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. PKN Orlen w zeszłym roku zainicjował szereg działań skierowanych właśnie do inwestorów indywidualnych. Jednym z takich działań było uruchomienie programu Orlen w portfelu. To jest jedyna tego typu inicjatywa w Polsce dedykowana właśnie inwestorom indywidualnym. Ta nagroda to dla nas dowód na to, że program został dobrze przyjęty. Mamy już ponad 1000 uczestników zarejestrowanych w programie. W marcu podpisaliśmy umowę z kolejnym brokerem. Tym razem jest to Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska. Osoby zainteresowane przystąpieniem do programu już w ciągu najbliższych 2 tygodni będą mogły również rejestrować się do niego za pośrednictwem Domu Maklerskiego WOŚ. Mamy nadal zaplanowanych wiele ciekawych inicjatyw. Jedna z debat konferencji poświęcona była dyskusji, jak zachęcić Polaków do długoterminowego inwestowania w akcje spółek notowanych na giełdzie. W ramach naszych działań również koncentrujemy się na tym, żeby systematycznie zwiększać ten poziom wiedzy inwestorów. Przykładem takich działań jest Akademia Inwestowania. Jest to inicjatywa, którą kierujemy właśnie do inwestorów indywidualnych i rozwijamy wspólnie z CFA Society Poland. W ramach tej inicjatywy osoby zainteresowane zdobyciem czy pogłębieniem swojej wiedzy na temat rynku kapitałowego uzyskają dostęp do bezpłatnych, interaktywnych podręczników przygotowanych przez ekspertów CFA Society Poland.
te osoby, które będą chciały później zweryfikować poziom zdobytej wiedzy, będą mogły podejść do egzaminów i zdobyć certyfikaty sygnowane przez CFA Society Poland i Orlen. Reprezentant Orlenu był także uczestnikiem innej debaty poświęconej rozwojowi rynku obligacji w kontekście zmieniającej się ustawy o ofercie publicznej. Największa kontrowersja wzbudziła m.in. konieczność zatwierdzania w KNF-ie memorandum informacyjnego przy drugiej i kolejnej emisji w roku dla emisji kierowanej do maksymalnie 149 inwestorów, przy czym w ramach procesu konsultacyjnego ustawodawca doprecyzował ten zapis, generalnie usuwając większość kontrowersji. Dla takiego uczestnika jak PKN Orlen nowa ustawa o ofercie publicznej jest neutralna. Ona generalnie niczego nie zmieni w procesie przygotowywania i emitowania obligacji. Konferencja Izby Domów Maklerskich odbyła się już po raz 19. Na zaproszenie naszego koncernu oraz polskiego WOPR-u na jednym z płockich basenów zjawił się Paweł Korzeniowski, do niedawna jeszcze aktywny reprezentant naszego kraju na imprezach rangi mistrzowskiej i igrzyskach olimpijskich. Wielokrotny medalista spotkał się z uczestnikami projektu bezpłatnych lekcji pływania organizowanych dla dzieci i dorosłych w ramach programu Orlen dla Płocka. Projekt bezpłatnych zajęć nauki pływania dla uczniów płockich szkół podstawowych oraz osób powyżej 40 roku życia realizowany jest trzeci rok z rzędu. Przed rokiem z uczącymi się pływać spotkała się Otylia Jędrzejczak. W tym roku organizatorzy postanowili zaprosić kolejnego wielkiego sportowca, który ma za sobą bogatą w medale karierę. Paweł Korzeniowski opowiadał o niej, odpowiadał na pytania i rozdawał autografy oraz pozował do wspólnych zdjęć. Bardzo fajny wspomnień. Ja tutaj właśnie na tym basenie ustanawiałem swoje pierwsze rekordy, tutaj ustanowiłem swój pierwszy rekord Polski seniorów właśnie na 200 delfiny, tutaj zdobyłem swoją pierwszą kwalifikację na Mistrzostwa Europy seniorów, więc naprawdę tutaj ten basen ma wiele, wiele pozytywnych wspomnień. Spotkanie z mistrzem odbyło się w ramach trwającego projektu bezpłatnych lekcji pływania, który jest jednym z programów realizowanych w ramach działań pod hasłem Orlen dla Płocka. Program jest dedykowany przede wszystkim do osób, które nigdy nie umiały pływać i albo miały obawy przed tym, żeby wejść do wody. I cieszy nas przede wszystkim to, że po pierwsze ta obawa, to ryzyko wejścia w ogóle do wody i samej nauki przez to, która wcześniej padała fiaskiem, udaje się przebrnąć i udają się przełamać przy tym te osoby. I efekt jest taki, to pięknie zobaczyć na samym końcu prowadzonych przez blisko rok zajęć, że przepłyną te osoby spokojnie cały basen. Zajęcia prowadzone są przez instruktorów WOPR-u, którzy nie tylko uczą pływać, ale także kładą nacisk na umiejętności samoratownictwa. Z naszej perspektywy to prawdopodobnie te osoby nie zasilą szeregów osób tonących, bo chociażby to, że nawet jeżeli oni powiedzmy wiedzą, że pływają w stopniu takim, który pozwala na utrzymanie się na wodzie, natomiast nie wszędzie będą mogli wejść. Ciągle wiedzą, że powiedzmy jeszcze 2-3 lata potrzeba na to, żeby mogli się czuć w tej wodzie zupełnie pewnie. Także tak jak powiedziałem, te wszystkie wiadomości to jest przede wszystkim z naszej perspektywy jako ratowników wodnych pewność, czy duże prawdopodobieństwo, że jednak nic złego w przypadku tych konkretnych osób się nie wydarzy. Orlen oczywiście ma pewne wytyczne odnośnie realizacji projektów. My się musimy dostosować, a to tylko korzystnie wpłynęło na jakość naszych działań. Także jeżeli chodzi o samą realizację tutaj techniczną samego projektu, ale również tą samą oprawę, że tak powiem, jeśli chodzi o zaplecze, prawda, sposób realizacji projektu technicznego, opisów, no to wszystko, co jest istotne, nawet coś takiego jak branding na przykład, to wszystko oczywiście Orlen ma na poziomie wysokim i to wszystko powoduje, że organizacja jako całość po prostu funkcjonuje lepiej. Większość zajęć prowadzonych jest na basenie, ale organizatorzy przewidują również lekcje i pokazy na akwenie otwartym. Gdy pogoda pozwoli, przeniosą się na jezioro w Grabinie. Piłkarze ręczni Orlen Wisły Płock mają za sobą najciekawszy mecz rundy zasadniczej. W Kielcach niewiele brakowało, a bylibyśmy świadkami dawno niewidzianego zwycięstwa płockiej siódemki. Ostatecznie jednak nie tym razem, jeszcze nie tym razem. Płocko-kieleckie pojedynki od lat skupiają uwagę kibiców nie tylko tych dwóch drużyn, ale w ogóle fanów tej dyscypliny. Mecze Wisły i Vive to coś więcej niż zwykła ligowa potyczka. Tym razem był to jeden z najbardziej wyrównanych meczów w ostatnich latach. Remis do przerwy, podobnie po godzinie gry i dopiero niewykorzystane rzuty karne zdecydowały o wygranej gospodarze. Z jednej strony musimy się uczyć na takich porażkach. Będziemy nabierać doświadczenia, myślę, że to w następnych meczach się nie powtórzy. Z drugiej strony no, powinniśmy też już sami od siebie wymagać troszeczkę tej chłodnej głowy, bo było kilka sytuacji w końcówce, które powinniśmy lepiej rozwiązać, ale
Cóż, no są pozytywy, tego się trzymajmy. Fajnie, że udało się podtrzymać gdzieś tą formę dobrą z meczu wyjazdowego z Silkeborgiem. I myślę, że no musimy kontynuować, pracować jak do tej pory, bo to zaczyna przynosić efekt. Pojedynek, choć przegrany, tchnął w graczy z Płocka dużo optymizmu. Zgodnie potwierdzają, że te najważniejsze mecze z Vive przyjdą niebawem, w fazie play-off. To wszystko w tym wydaniu naszego programu informacyjnego. Zapraszam na kolejne wydanie już za tydzień. Do zobaczenia.